Cześć, witam Was w tym, mam nadzieję, krótkim filmiku na temat tego, jak w MiG-u 21 unikać rakiet typu Fox 1 oraz Fox 3, konkretnie Sparrow oraz Phoenix wystrzeliwanych przez Tomcata. Na początku zaprezentuję trzy powtórki w tag view. Pierwsza to klasyczny notch przeciwko rakiecie typu Sparrow. Drugie podejście to będzie taki pseudo notch przeciwko Phoenixowi. Mówię pseudo, ponieważ wykonanie pełnego notcha przeciwko tej rakiecie nie jest do końca ani łatwe, ani w pełni wykonalne. Ta rakieta po prostu cały czas nas szuka, w związku z tym bez całkowitej wiedzy, gdzie ona się znajduje, wykonanie pełnego notcha przeciwko tej rakiecie jest bliskie niemożliwości. Podczas trzeciej próby natomiast porzucam wszelkie próby wykonania notcha i jest to po prostu, polega ten unik na wytraceniu energii rakiety. Zaczynamy w odległości ponad 40 km od siebie. Jak widać, bardzo szybko wykonuję skręt w prawo oraz odrzucam zasobniki z paliwem. Niestety nie wiemy, kiedy zostaje w nas wystrzelona rakieta. Nasz BVR nie informuje nas o tym. Informuje nas jedynie o tym, że dostaliśmy locka. W związku z tym dokładnie w tym momencie rozpoczynam wykonywanie skrętu oraz przygotowuję się po prostu do wystrzelenia rakiety przez przeciwnika. Zgodnie ze sztuką staram się mieć samolot przeciwnika po swojej trzeciej bądź dziewiątej. Lot ku dołowi ma z jednej strony na celu utrudnienie przeciwnikowi wyłapanie mnie z tła gruntu, a z drugiej strony chodzi o ściągnięcie też ewentualnej rakiety do gęstszego powietrza, zwalniając ją. Jak widać, w tym przypadku notch zadziałał idealnie i rakieta bardzo szybko przestała lecieć w moim kierunku. W dalszej części dochodzi do dalszego zbliżania się do siebie, dogfightem oraz zniszczeniem Tomcata poprzez manewr kill. W przypadku rakiety Phoenix ponownie następuje skręt w prawo, obniżenie lotu. Włączenie zbiornika nastąpiło przez moje gapiostwo nieco później. Jak widać, próba notcha przeciwko Phoenixowi przynosi dość ograniczone efekty, w związku z tym odwracam się do rakiety tyłem, po czym zaczynam kręcić lewo i prawo, tak aby lecąca za mną rakieta wytraciła jak najwięcej energii. Gdy uznaję, że rakieta wytraciła już dość energii, nie stanowi dla mnie zagrożenia, dokonuję zwrotu i kieruję się w góry. W ostatnim wariancie pomijam jakiekolwiek próby wykonania notcha, wykonuję split S, odłączam zbiornik z paliwem oraz ponownie zaczynam wykonywać skręty w lewo oraz prawo. Manewry te mają oczywiście na celu pozbawić rakiety jak najwięcej energii. Uznaję, że rakieta wytraciła już dość energii, dokonuję zwrotu. Ten zwrot w tym przypadku jest całkowicie zbędny, ma jedynie na celu pokazać, że rakieta już naprawdę nie stanowi żadnego zagrożenia. Parę uwag, nim przejdziemy do filmików, które pokazują te wszystkie trzy warianty od strony kuchni. Po pierwsze, pamiętajcie proszę, że to naprawdę wymaga praktyki wykonanie takiego uniku. To znaczy się naprawdę spadałem tuzinę razy, starając się nakręcić te trzy filmiki, aż w końcu załapałem, jak unikać te rakiety. Także też radzę Wam, abyście w zaciszu własnego edytora sporządzili taką prostą misję i przetestowali to kilka razy, nim wlecicie na Tomcaty i dacie w siebie pruć z Feniksów. I jeszcze jedna uwaga odnośnie wszystkich tych trzech wariantów. Zauważcie proszę, że nie wykonuję ich nad górami specjalnie. Chodzi po prostu o to, żeby udowodnić, że to nie jest tak, że po wystrzeleniu takiego Feniksa to już tylko kaplica i do widzenia, pa cześć. Natomiast pamiętajcie, że należy mieć zawsze plan, co zamierzacie zrobić po wymięciu takiej rakiety. W przypadku Sparrowa akurat spokojnie dałem radę podjąć walkę, która zakończyła się dla mnie wymęczonym, ale jednak zwycięstwem.
Natomiast w przypadku Feniksów trzeba pamiętać, że no, tych Feniksów, tych rakiet, ten Top Cat ma na pokładzie po prostu więcej. I co bardzo prawdopodobne, nie zawaha się ich użyć. Także w tych dwóch pozostałych razach każdorazowo kierowałem się po prostu w kierunku gór. Dobrze, czyli zobaczmy sobie, jak to wyglądało wszystko od strony DCS-a. Jak widać już na starcie, dostaję loka. Kręcę w prawo. Po chwili obniżam lot. I już na tym etapie dość niespodziewanie dla mnie samego, lok zostaje zdjęty. Powoli wyrównuję lot, tak żeby nie przeciągnąć samolotu. Zaczynam wyglądać celu. RWR wskazuje, że znajduje się gdzieś na mojej 7, 8. Ponowny lok na widok samolotu przeciwnika. Znowu zaczynam troszeczkę, staram się go mieć po swojej 9. Obniżam ponownie lot. Ponownie lok zostaje zdjęty. Następujący dogfight odpuszczam, ponieważ nie jest on dla tego tutoriala ważny w żaden sposób. Zmierzmy się teraz z Feniksem. Ponownie już na wstępie dostaję loka. Adekwatnie do poprzedniego przykładu skręcam w prawo, obniżam lot. Wyglądam Tomcata. I ponownie lok zostaje zdjęty. Jako, że już poprzednio dostrzegłem rozwidlone smugi kondensacyjne, domyśliłem się, że Feniks został w moim kierunku wystrzelony, także już tym razem nie próbowałem podejmować kolejnego nocza, a zacząłem po prostu przed Feniksem uciekać. Zauważcie proszę, że wykonuję skręty w lewo i w prawo. Skręcam dopóki RWR nie alarmuje o założeniu loka. Oznacza to po prostu, że rakieta zdążyła się już w moim kierunku obrócić i ponownie leci w moją stronę. W tym momencie dokonuję skrętu w odwrotnym kierunku. Po każdym skręcie odstęp pomiędzy lokiem zaczyna być coraz dłuższy. Oznacza to, że rakieta wytraca swoją energię. W pewnym momencie przerwy są już na tyle długie, że stwierdzam, że rakieta wytraciła na tyle dużo energii, że mogę już dokonać bezpiecznie zwrotu. W ostatnim przykładzie już zupełnie pomijam notcha, skręcam ku dołowi, wykręcając splites. Zakładam po prostu, że Feniks został już wystrzelony. Jak było widać na TagView, to nie było wcale błędne założenie. I ponownie zaczynam skręcać w lewo i prawo, tak jak i w poprzednim przykładzie, do momentu, gdy RWR daje znać, że lok został zdjęty. W tym momencie czekam, aż zostanie ponownie założony, aby ponownie wykonać zwrot w przeciwnym kierunku.
końcu, gdy uznaje, że pocisk wytracił już dość energii, wykonuje triumfalny zwrot i udaje się w góry. Po ochronie to wszystko i uciekam w Bieszczady. To tyle. Dziękuję, że obejrzeliście ten filmik do końca. Mam nadzieję, że dzięki temu bieda tutorialowi ilość zestrzelonych migów zmniejszy się. Za stosunkowo ubogą formę tego tutoriala przepraszam. Natomiast jeżeli jest jakaś lekcja, którą ja wyniosłem z tego całego projektu, to to, że robienie tutoriali zajmuje niezmiernie dużo czasu. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia na gildiowym serwerze. Cześć!